Cześć ciekawscy! Może Was zaskoczymy tym odcinkiem, ale jesteśmy pewni, że Was on ucieszy. Powiemy dziś o dziewczynie, która jest jedną z najpiękniejszych i najbardziej utalentowanych młodych gwiazd w świecie Disneya. A mamy na myśli Laurę Marano. Zasłynęła serialem Austin i Ally, ale możecie ją też kojarzyć z takich filmów jak Lady Bird czy Wynajmij sobie chłopaka. A czy wiecie, jak wygląda życie osobiste aktorki? Cóż, zostańcie z nami do końca, bo oto mamy dla Was szczegóły na temat życia zawodowego i miłości Laury Marano. Laura Marie Marano urodziła się 29 listopada 1995 roku w Los Angeles. Jej ojciec, Damiano Marano, jest nauczycielem w szkole średniej, a matka, Ellen Marano, była aktorką. Nie ma wątpliwości, że Ellen zaraziła swoją pasją do aktorstwa córki, ponieważ mając zaledwie 5 lat, Laura wraz ze swoją starszą siostrą Vanessą występowała w teatrze dla dzieci i reklamach. Niedługo później Laura debiutowała na ekranie, bo w wieku 10 lat pojawiła się w filmie Obłęd, grając młodszą postać Keira Knightley oraz wystąpiła w kilku serialach. Jednym z pierwszych był Bez śladu, później Dexter czy Herosi. Ale prawdziwym przełomem okazała się dla niej seria Austin i Ally, gdzie Laura zagrała tytułową rolę u boku Rossa Lyncha. Seria odniosła ogromny sukces i trwała 4 sezony. Co więcej, z powodu roli Ally Laura zaczęła również bawić się muzyką, a jej pierwsze hity to I'm Finally Me czy No Place Like Home. Szczęśliwie, mimo statusu dziecięcej gwiazdy, Laura nie pogubiła się jak wielu jej podobnych. Jak możecie się spodziewać, aktorstwo i śpiewanie to nie jedyne, co zapewniła Laurze seria. Dość szybko bowiem pojawiły się plotki, że aktorka miała swój pierwszy romans z kolegą z serialu, czyli Rossem Lynchem. Rzekomo spotykali się między marcem a październikiem 2012 roku, ale informacje te nie zostały potwierdzone. Co prawda, nie byłby to pierwszy raz, gdy aktorów łączy plan filmowy. Tymczasem mówi się, że życie miłosne Laury to całkiem ciekawa sprawa, ponieważ dziewczyna nigdy nie traci czasu, ale niewiele jest wiadomo na temat jej oficjalnych związków. Podczas gdy niektóre źródła podają, że Laura i Rose byli tylko przyjaciółmi, to trzeba zauważyć, że aktorka czuła się trochę niezręcznie i zachowywała się dziwnie, gdy żartowała o możliwym romansie między nimi. Czyżby chciała coś ukryć? Inne źródła twierdziły, że żadne z nich nie zrobiło kroku naprzód w tej relacji, ponieważ ze sobą pracowali. Nastolatki takimi profesjonalistami? Zaraz po Rosie pojawiły się pogłoski, że Laura spotyka się z Andrew Gorinem, o którym praktycznie nic nie wiadomo, ponieważ mężczyzna woli zachować dyskrecję i trzymać się z daleka od tabloidów. Para spotyka się od 2014 roku, ale i tak ludzie szukający sensacji wymyślali plotki i łączyli ją z innymi mężczyznami. Tak więc aktorkę swatano z kilkoma znanymi nazwiskami, choć żaden z romansów nie został potwierdzony. Wśród wymienionych mężczyzn byli Bradley Simpson, Baker Mac, a nawet Harry Styles, piosenkarz i aktor piosenek z zespołu One Direction. Laura jednak pozostawała tajemnicza i nie wypowiadała się na temat swoich relacji. Ostatnie pogłoski mówiły, że aktorka spotyka się z Cameronem Gibbo, czyli kolejnym aktorem serialu Austin i Ally, gdzie grał Gavina Younga. Ale niestety, ciekawcy, sprawdziliśmy to i to nieprawda. Chociaż Cameron unika mediów społecznościowych, dowiedzieliśmy się, że jest szczęśliwie żonaty z Nicole Light Wright, obecnie panią Gibbo. Dlaczego więc media i ludzie są tak bardzo zdeterminowani, by zdobyć zdjęcia i informacje na temat partnera Laury? Ponoć aktorka używa jeden z tych telefonów, które nie mają GPS-a, Instagrama ani Facebooka, więc nie ma sposobu, aby ją śledzić. Czy gwiazda robi to celowo, by nie być prześladowanym przez paparazzi i fanów? A może trzeba po prostu uznać, że Laura jest bardzo skoncentrowana na swojej karierze, ponieważ niedawno na Netflixie pojawił się film z jej udziałem pod tytułem Wynajmij sobie chłopaka, gdzie gra Celię, licealistkę, która nie ma z kim wziąć udziału w balu maturalnym. Z pomocą przychodzi jej Brooks, chłopak do wynajęcia na różne uroczystości, grany przez Noah Centineo. A może niedługo pojawią się plotki, że aktorzy są razem w realu? Co o tym myślicie? Dajcie nam znać w komentarzach i nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału, by nie przegapić codziennych ciekawych informacji o gwiazdach. Do usłyszenia!